Widzowie, dzisiaj zobaczycie top najlepsze TikToki, shorty z mojego wykonania. Tak, są to TikToki, shorty, których jeszcze możliwe, że nie widzieliście i mają miliony wyświetleń na YouTubie. Oglądajcie do końca, żeby zobaczyć, dlaczego nie lubię Robloxa. Awatary Robloxa mają wyglądać w ten sposób. Prawdziwy Roblox wstawił takie nagranie, w którym pokazuje nowy awatar. I na tym awatarze jest jakiś dziwny strój. Ale to nie wszystko, bo jak przejdziemy dalej, to zobaczcie na tą twarz. Co to jest? Przecież to się rusza, co nie? I tu są emocje, to jest wszystko. To jest na zwykłym kanale Robloxa. Ach, sprawdzę, czy mam Robuxy. O nie, zero, serio. Mamo, 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 kupisz mi Robuxa? Nie, ile ja się mam razy mówić, no. Proszę, nie, proszę, nie. Proszę, nie. Powiedziałam, proszę. No, nie, proszę. Ile ci mam razy powtarzać? Dobrze, mamo, to jak mówi kotek? Miau. A co mówi piesek? Ruff, ruff. A co mówi mama, która kocha swojego synka? Masz troszeczkę Robuxów, to dla ciebie. Yes, mamo, dziękuję. O tak, dawno nie zabijałem. Nie zabijaj mnie. Ale dlaczego? Bo. Kevin, proszę wyjaśnij mi to, skoro respimy sobie ten nowy domek i on jest taki gigantyczny. Coś tam było, widzieliście, jak się respił? I jest taki duży, to proszę wyjaśnić mi to, dlaczego tutaj na dole jest jakaś biblioteka. Ale gdy pójdziemy w to miejsce, co nie? Gdy pójdziemy w to miejsce, tu jest przycisk. Ja mogę to kliknąć. Kevin, proszę powiedz mi, co to jest. Jak to kliknę? Otwiera się. Otwiera się tajemne przejście. Dobra, a jak wejdę, wychodzę tam. I co to jest, Kevin? Co to, o co tu chodzi? Co to ma znaczyć? Moje ulubione gry na Roblox. Wbiłem sobie na Brookhaven i widzę coś takiego. Gościu reanimuje dziewczynę, a potem idzie z nią na randkę. Co to jest? No i dla beki postanowiłem przebrać się w jego dziewczynę i trochę wyszło inaczej niż chciałem. Hej, jest to twoją dziewczyną. O, racja. Hej. Wysłał mi serca, a potem jego dziewczyna zaczęła go bić siekierą. Co tu się... Potem dalej wysłał mi serca, więc zabrałem go wózkiem na przejażdżkę jego życia. Wow! Wow! Misja zaliczona. Kolejnego dnia przyjechał do mnie na motorku i zdziwiłem się. Chciał jakiś fryz, dobra, to mu dałem. Prosił o niebieską fryzurę, więc dałem mu taką niebieską. Znaczy, chyba różową ustalił, ale potem zaczął mnie gonić siekierą i to było dosyć dziwne. Dzisiaj zjem twoją dziewczynę. Nie! Nie, nie, zjesz mojej dziewczyny. No to walka! To czemu chcesz ją zjeść? Nie wiem. Byłem po prostu głodny. Panda Junior nie miał łatwego życia. Mieszkał pod żyjabką. Niestety, nie wszyscy klienci żyjabki lubią pandy. Dlatego z ludźmi również nie miał łatwo. W jego domu rodzinnym tata również nie był zbyt fajny. Nie pozwalał mu nigdzie wychodzić i kazał mu zbierać pieniądze. Dlatego Panda Junior postanowił uciec.
ale pewien pluszek waczył tę pandę i postanowił się z nią zaprzyjaźnić. Następnie postanowili udać się do willi Nubka. O, jakie słodkie zwierzaki, przygarnę je. Siema, mordo. Hej, Fireout, wiesz co teraz robię? Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to... mało! Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało, dla mnie to... mało! Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało, dla mnie to... mało! Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało, dla mnie to... Ej, dla mnie to? No, dziwny jesteś. Ręce do góry! Proszę, nie rób mi nic, mam rodzinę i dzieci. To jest rabunek. Proszę, tylko mnie nie krzywdź. Czy jesteś tego pewien? Tak. Dobrze. Co? Co, co? Weszłaś do mojego domu, powiedziałeś, że to włamanie. Nie myślałem, że się zgodzisz. Poprosiłeś mnie miło, więc to zrobiła. Czyli teraz zrobisz to, co powiem? Dopóki będziesz mówić proszę, to tak. To daj mi swój portfel. Proszę, to dla ciebie. Yeah, yeah. Zasubskrybuj Fireouta. Okej. Okay. Teraz daj mi pistolet. Okej. Okay. Teraz proszę wyjść z mojego domu. Dobrze, ale miły człowiek. Tu miłość mam bez dna. Wyruszam w dół, wyruszam w dal. Chociaż nieduży jestem dość, do domu w końcu muszę dojść. Wyruszam w dal, wyruszam w dal. Choć mi w żołądku się przelewa, do gambula idąc śpiewam. Poprzez pustkowia i doliny, słysząc złych niedźwiedzi ryk, dotarłem przecież w Big Dom. Wyruszam w dal, wyruszam w dal. W podróży tej nie mało wad, lecz trafię tam, gdzie jest mój brat nasz. Naprawdę, szczur! Жизнь сосет на слаще карамели, громко-громко леден свих хрустя. Солнце смеялось, небе птички пели, жизнь сосет на слаще карамели, громко-громко. Kto ma najwięcej zwierząt? Kto straszy codziennie dzieci? Kto najbardziej lubi zakupy? Kto jest najsłodszy? Kto ma najwięcej rebeks? Kto najbardziej lubi jeździć? Najlepszy przyjaciele?